Ja słyszałam od koleżanki, że była na stawie, kąpała się tam i coś ją zaatakowało w rękę i ma ranę wydartą na 4 mm. Ma 6 szwów. Moja koleżanka mi powiedziała, że z czego mnie jechał, zauważył wielkie, zielone zwierzę na ulicy. A taki wędkarz rzucił psowi patyk, ten pies na nim poleciał i wyleciał tylko same łapy z ogonem, bez reszty ciała. To było gdzieś w zeszłym tygodniu, koło godziny w 9:30. Widziałem duże zwierzę, mógł być to waran, ewentualnie jakiś wąż czy coś, nie mam pojęcia co to było. Widziałem gdzieś z około 100 metrów. Jak myślicie, co to może być? Krokodyl. Tak dużo ludzi mówi.